Dzień dobry, Aleksandra Rybińska, witam w telewizji w Polsce.pl i zapraszam na przegląd prasy zagranicznej. Zaczynamy od niemieckiego dziennika Die Welt, który zajął się kwestią Brexitu, a tutaj nadal nie rysuje się żaden kompromis na horyzoncie, podkreśla niemiecki dziennik, między brytyjskim rządem a Komisją Europejską. No i Theresa May, jak podkreśla Die Welt, stara się robić dobrą minę do złej gry i dzielnie walczy o to, aby Brexit odbył się w terminie. A to jest trudne, bowiem opozycyjni laburzyści domagają się coraz głośniej drugiego referendum. Jeremy Corbyn podkreślił, szef laburzystów podkreślił, że partia jest gotowa poprzeć nowe referendum i nie może tak być, że Brytyjczykom zostanie narzucony szkodliwy, torysowy Brexit. No ale jak podkreśla Die Welt, czasu jest coraz mniej, no bo 29 marca to jest ta kluczowa data, kiedy Wielka Brytania powinna formalnie wyjść z europejskiej wspólnoty, czyli został zaledwie miesiąc i jak podkreśla gazeta, gdy dyplomacja i polityka no, nie mają już pomysłów, no to wtedy pomaga już tylko modlitwa. No i tak najwyraźniej uznał także arcybiskup Canterbury Justin Welby, który postanowił urządzić 5-dniową modlitwę za polityków, szczególnie za tych, którzy są odpowiedzialni za chaos brexitowy, jak podkreślił arcybiskup Welby, i że ma nadzieję, że ta modlitwa spowoduje, że zobaczą oni oznaki podziałów w narodzie i będą się starać o to, aby je jakoś przezwyciężyć. No, miała być w zasadzie jutro już, miało być głosowanie, najwcześniej w środę na temat w Parlamencie Brytyjskim, w Izbie Niższej, na temat właśnie Brexitu, ale premier Theresa May postanowiła przesunąć je na 12 marca, co wywołało nieco paniki, bowiem 12 marca, co oznacza, że zostanie bardzo niewiele czasu na podjęcie jakiejś formalnej decyzji i w międzyczasie na znalezienie ewentualnie jakiegoś innego wyjścia niż Brexit bez żadnego porozumienia. A ten wygląda na coraz bardziej prawdopodobny. Tak zwany no deal Brexit to koszmar nie tylko opozycyjnej partii pracy, ale także tych bardziej umiarkowanych torysów. Niektórzy grożą, że wyjdą z partii wówczas, a nawet opuszczą rząd. Zbuntowała się kilkanaście ministrów rządu Theresy May, którzy mówią, że jeśli rzeczywiście no, nie uda się przegłosować jakiegokolwiek dealu, czyli tego dealu, który Theresa May zawarła, potem usiłowała jeszcze zmienić z Komisją Europejską, no to wówczas rząd się rozpadnie i Theresa May będzie miała ogromny problem, bo nie będzie miała władzy już nad absolutnie niczym. No i jak podkreśla Die Welt, Komisja Europejska twierdzi, że wszystkie doniesienia o tym, że możliwe, że zostanie Brexit przesunięty nawet o 21 miesięcy, to jest kompletny nonsens, ponieważ to by nic nie zmieniło. Jeżeli dzisiaj Brytyjczycy nie wiedzą, czego chcą, to nie będą tego także wiedzieli za 21 miesięcy. A poza tym, jak podkreślił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, nie ma mowy, aby obywatele Wielkiej Brytanii uczestniczyli w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Uważam to za bardzo kiepski żart historii, podkreślił Juncker w rozmowie z niemieckim dziennikiem Tagesspiegel. I to, że Theresa May, podkreśla Die Welt, przesunęła głosowanie w Izbie Niższej w House of Commons na 12 marca, raczej wskazuje na to, że jednak ten twardy no deal Brexit to jest to, co czeka Brytyjczyków. Czas nagli, zostało już zaledwie miesiąc, podkreśla Die Welt. No i chaos może jest i ogromny, ale i tak rysuje się tylko jedno rozwiązanie. I mamy kolejny temat, o którym pisze brytyjski dziennik The Guardian, a mianowicie australijski kardynał George Pell, były bliski współpracownik papieża Franciszka, został skazany za molestowanie seksualne dzieci. Kardynał Pell został skazany za 5 przypadków molestowania, które miały miejsce właśnie kiedy
pełnił funkcję w Australii, no i grozi mu, jak podkreśla Guardian, nawet do 50 lat więzienia. Kardynał Pell twierdzi, że jest niewinny, że do te przypadki molestowania, które zresztą te ofiary zeznawały w sądzie, a część z nich, że to jest wszystko wymyślone, że do tych czynów nie doszło, że to niemożliwe, aby miały one miejsca. Tutaj The Guardian relacjonuje w bardziej w szczegółach przypadek dwóch chłopców z chóru kościelnego, których kardynał Pell miał molestować równocześnie. Jak podkreśla The Guardian, kardynał Pell był bliskim współpracownikiem papieża Franciszka i skarbnikiem Watykanu. Został jednogłośnie uznany za winnego przez ławy przysięgłych już w grudniu, natomiast ta informacja przeciekła do mediów dopiero obecnie. No i dziś na dzień przed ogłoszeniem, na wczoraj na dzień przed ogłoszeniem wyroku zniesiono zakaz publikacji medialnych na temat szczegółów procesu. Pell jest określany przez The Guardian jako najważniejszy australijski duchowny, jedna z najwyżej postawionych osób w kościele katolickim. Był on arcybiskupem Melbourne i Sydney i w 2003 roku Jan Paweł II mianował go kardynałem. No i od 2014 roku decyzją papieża Franciszka został pierwszym prefektem sekretariatu do spraw gospodarczych Stolicy Apostolskiej. Jego zadaniem była między innymi walka z korupcją w Watykanie. No i początkowo kardynała oskarżono nawet 20 przypadków molestowania, jednak jak mówili jego prawnicy, część z nich wycofano. Ostatecznie uznano go winnym molestowania dwóch chłopców. Te incydenty, no molestowanie miało miejsce w 1996 roku, po tym jak Pell złapał ich na piciu wina mszalnego w sakrystki katedry w Melbourne. Ofiary miały po 13 lat. No, jedna z ofiar duchownego powiedziała, że przez czyny Pella czuł wstyd, samotność i depresję. Druga zresztą umarła, przedawkowała heroinę. Ta druga ofiara to był mężczyzna, miał 31 lat, gdy zmarł. Jego ojciec zamierza pozwać Pella lub australijski kościół po uprawomocnieniu się wyroku. Gdy kardynał wychodził z sądu, otaczał go tłum dziennikarzy i innych osób, którzy obrzucali go obelgami: jesteś potworem, spłoniesz w piekle, dziwaku. No, to jest bardzo głośna sprawa, która no, wpisuje się w to, co się dzieje obecnie wokół pedofilii w kościele. No i mamy ostatni temat. Le Figaro, francuski dziennik, pisze o kolejnym, drugim szczycie między prezydentem USA Donaldem Trumpem a przywódcą Korei Północnej Kim Jong-unem. Kim Jong-un, jak pisze gazeta, już dotarł do Wietnamu. Gdzieś ten szczyt, to spotkanie odbywa się na terenie neutralnym w Wietnamie. No i o dziwo Kim Jong-un udał się do Wietnamu bodajże nie samolotem, ponieważ przywódca północnokoreański boi się latać. Samolot zawsze można zestrzelić, ryzyko istnieje, a bezpiecznie jest podróżować pociągiem. I ta podróż zajęła mu, jak pisze Le Figaro, aż 3 dni. No i gdy dojechał na dworzec Dongdang, na miejscu była całkiem spora społeczność północnokoreańska, dzieci, które trzymały w rękach północnokoreańskie flagi, i był witany bardzo entuzjastycznie. No i oczywiście Kim Jong-un przyjechał do Wietnamu ubrany w swój tradycyjny ubiór stylu Mao Tse-tunga. No i wyglądał na zadowolonego, uśmiechając się szeroko, podkreśla francuska gazeta. No, pokonał 4000 kilometrów w 3 dni i jest pierwszy, no jako pierwszy dotarł do Wietnamu. Jest to zresztą pierwszy przywódca północnokoreański, który przyjechał do Wietnamu, odkąd gościł tam Kim Il-sung w 1964 roku. I Wietnam bardzo dobrze przygotował się na przybycie Kim Jong-una. Od razu podstawiono mu Mercedesa i pojechał tym Mercedesem do Hanoju, gdzie odbędzie się spotkanie z Donaldem Trumpem. No i jak podkreśla Le Figaro, podobnie jak w przypadku szczytu w Singapurze, szczytu amerykańsko-północno-koreańskiego w czerwcu 2018 roku, także i tym razie tak naprawdę nie wiadomo do końca, o czym obaj przywódcy będą rozmawiali. Jedyna wskazówka pochodzi oczywiście od samego Donalda Trumpa, który w drodze do Wietnamu z Air Force One zatwitował, że chcemy denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego i do tego będziemy dążyć. I to wszystko, co wiadomo o rozmowach między Kimem a Trumpem, że
rozmowy będą się znów toczyły wokół całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. W ostatnim czasie, podkreśla Le Figaro, rzeczywiście reżim północno-koreański starał się nie przeprowadzać żadnych testów rakiet balistycznych ani innych prób nuklearnych, ale oczywiście jeżeli Korea Północna zrezygnowałaby ze swojego arsenału nuklearnego, no to dostałaby coś w zamian, na przykład zniesienie międzynarodowych sankcji i koniec obecności amerykańskiej, militarnej obecności amerykańskiej w Korei Południowej. Ale obserwatorzy, analitycy oczywiście nie oczekują, że rzeczywiście na tym szczycie, na tym spotkaniu Trumpa z Kimem dojdzie do przełomu i że strona północno-koreańska, jeżeli nawet podpisze jakąś umowę, tak jak było w Singapurze, to będzie ją realizować. I to był przegląd prasy zagranicznej na dziś i zapraszam na kolejny jutro.